Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andec i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu Pixelboxa na moim kanale, moi drodzy. Doszedł do mnie styczniowy Pixelbox i tym razem wiem, jaki jest temat, w sensie wydaje mi się, że wiem, jaki jest temat, bo jest to albo anime, albo manga, albo komiks, albo coś w takim właśnie wymiarze. Także, moi drodzy, w ogóle też do was dawno nie gadałem, tak wiecie, z twarzą na kanale. No jakoś nie wiem, słuchajcie, nie mogę się tego vloga mojego zabrać. Tam są tematy i wszystko jest, a jakoś tak, słuchajcie, no zbieram się, no i nie mogę, i nie mam, słuchajcie, zacięcia. Ale że jest Pixelbox i nadarzyła się okazja, żeby do was pogadać, to nagrywamy unboxing. No i co, jestem bardzo ciekawy, co będzie, jak będzie i wiecie, czy koszulka będzie w końcu nie czarna. Fajnie by było, gdyby była nie czarna. Także słuchajcie, zobaczymy sobie. I co? I się rozcięło. Dobrze, uwaga. Myślałem, że nie otworzyłem. Jak zawsze, pudełeczko... O. Na początek, jak zawsze, dzień dobry tutaj, tak, ile razy jeszcze powtórzę, jak zawsze, albo słuchajcie, to jestem ja. Słuchajcie, jak zawsze, otwieramy! Proszę bardzo, o... Ładna, cudowna, niebieska plansza, już nie bibuła. I tak, mamy oczywiście... Co to? Podoba... Dragon Balla widzę! Czyli jednak anime, manga. Dobrze, cudownie, doskonale, czekajcie, sobie to odłożę na bok. I oczywiście, moi drodzy, jak zawsze, przejdziemy sobie do rozpracowania i przeczytania tego, co jest w Pixelboxie styczniowym tym razem. Styczniowy temat anime, proszę bardzo. Więc uwaga, zabieram się za czytanko. Nową dekadę zaczynamy z pudełkiem wypełnionym gadżetami, którymi nie pogardzi żaden fan, manga i anime. Znajdziesz tu wszystko, co potrzebne w nowym roku. Coś na wodę, dobrze, coś do ubrania, a nawet miłą panią do towarzystwa. Wszystkie styczniowe Pixelboxy mają taką samą zawartość, ale i tak czekamy z niecierpliwością na wasze zdjęcia. No, się wie i wiadomo. Dobrze. Jedyneczka. Twoja pierwsza smocza kula, czyli licencjonowany kubek 3D w kształcie smoczej kuli z serii Dragon Ball. O Boże, Dragon Ball, na. Pamiętam, że byłem turbo wielkim fanem Dragon Balla GT, tak zwanego, bo był Dragon Ball Z, Dragon Ball jakiś tam chyba jeszcze inny i Dragon Ball GT, te pamiętam. Z dzieciństwa mego się na tym wychowałem, żeby było jasne. Więc GT podbiło moje serduszko i myślę, że kiedyś sobie do tego wrócę. Tak mi się wydaje, tylko właśnie nie wiem, gdzie obejrzeć. Czy macie jakieś takie fajne miejsca, w których można obejrzeć tego typu anime? Byłoby bardzo miło, gdybyście powiedzieli, gdzie. Jeżeli ktoś w ogóle was kojarzy Dragon Balla GT na przykład. Dwójeczka. Posąg mini czegoś tam. Waifu? Czyli licencjonowana figurka Sakury z serii Naruto. Naruto kojarzę, ale nie wiem. Słuchajcie, ja ostatnie anime oglądałem dokładnie... Mamy 2020 rok, no to tak 13-14 lat temu, tak, pamiętam, że to był też na przykład Death Note, Vision of Escaflon, Naruto, między innymi, także mam prawo nie pamiętać. Szaty Boga i Jabłek, czyli dostępna tylko w tym Pixelboxie i Pixelboxie mini, limitowana koszulka. Okej. Szaty Boga i Jabłek, to nie wiecie, co jest z Death Note'em czasem? Prawda absolutna, czyli dostępna tylko w tym Pixelboxie i Pixelboxie mini, limitowana przypinka. No i piąteczka, fartuch doktora kuchni, czyli licencjonowany fartuch kuchenny i rękawica z serii Doktor Slump. Nie kojarzę doktora Slumpa. Chyba, tak mi się wydaje. Może mnie się gdzieś obiło o uszy, ale jedziemy, moi drodzy. Zaczniemy sobie kubeczkiem chyba, bo to jest... O, nie, naklejką sobie zaczniemy, a dlaczego by nie? Proszę bardzo, taka piękna, śliczna naklejusia. O, ona oczywiście pójdzie na Bigburka. Ja wam obiecuję. Obiecuję wam, że kiedyś w końcu pewnego... Zaraz ten kubek potłukę. Już go widzę. Pewnego pięknego razu w końcu na moim Instagramie wstawię mój bok biurka, bo tutaj, czekajcie. No wszystkie naklejki są, więc może w czwartek by się w końcu udało. Bo... Mam nadzieję, że ten film wyjdzie jutro, że ja go zmontuję, że go wyrenderuję i wy go zobaczycie w czwartek, więc... Mam nadzieję, że tak jest, więc być może w czwartek zobaczycie na Instagramie ten mój bok biurka, który obiecałem na Pixelboxie. Tak, także mam naklejkę. Słuchajcie, mamy kubeczek Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. No i co? Ja bym chciał go odpakować. A czemu on jest niby 3D? Przepraszam, bo ja nie rozumiem. Że co w nim? Że taki wypukły, że to jest 3D? No jest bardzo ładny taki, wiecie co, w sumie taka... O, przepraszam. Taka filżanusia na kawusie w sumie, tak...
ładny jest, nie wiem, czy wy to zobaczycie tak dokładnie. Wiem, dalej sobie nie ogarnąłem softboxa, moja wina bardzo wielka i siedzimy przy świetle takim, jakim siedzimy. No ale cóż, a dlaczego jest napisane 3D? 3D Mac Official Hand... O, to jest ręcznie malowany, słuchajcie, jest napisane na pudle tu, proszę bardzo. Ręcznie malowane. Dobrze. Okej. Okay. Bardzo ładny, a czy jest dishwasher... Dishwasher safe i microwave? Czy chyba tak. Ale powiem wam, że no, na kaweczkę idealny, dobrze. Kubunio już jest. Czy to by... To jest chyba fartuch. Nie, nie kojarzę doktora Slumpa. Teraz już widzę, że... Chyba nie kojarzę, ale zobaczcie. To jest coś takiego. O, cyk, cyk. Otwórzmy sobie to. Ale wiecie, że ostatnio, jak robiłem pieroksy na Wigilię, oła, to szukałem mojego fartucha, którego dostałem we wcześniejszym Pixelboxie. I nie wiem, co się z nim stało. Nie wiem, gdzie go wcisnąłem. Dobra. Okej, okay. Ale fajny. I rękawicz! Ale czat! Patrz, i to jeszcze różowa. Ja pierku, uwielbiam, bo brakowało mi rękawicy do wyciągania pizzy, słuchajcie. Przysięgam, I swear. O, mamy rękawice. Dobra, ale... Mamy też fartuszek. O, a on jest jakiś taki... A, bo tu jest, dobra, już wiem dlaczego. Czekajcie. No wejrzę się. Czy mogę cię jakoś... Nie trzeba było nosza w ogóle. Żenujące. Dobrze. Uwaga, następuje mierzenie. Wstanę, uwaga. O nie, odjechałem. Uwaga. Wstaję. Mimo tylu ran i znów do góry głowę idę dalej. Czekajcie. O, czy mogę się tak... Mogę się tak? O. Jestem Sexy Kitchen. Powiem wam, że bardzo fajny. I ta, w ogóle ta rękawica taka. O. No, idź fotel. Ja. I o. Fokus się stracił. Widzicie. Ja i rękawica. Tak. Powiem wam, że bardzo fajny i wreszcie się już nie ubawię. Nie wiem, co się stało z tamtym moim poprzednim. Nie mam pojęcia. Ale jest. Daj mi dzikie usta, daj mi daj. Na 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 na. Dobra, wystarczy. Enough, jak to mówią, enough. Czekajcie, tylko się odwiążę, bo dech mi zapiera. Dobra, zostawię go. Niech jest. Jest piękny? Jest piękny. Moi drodzy, przejdźmy dalej. Naruto, Sakura. Tak już otóż pięknusz. Taka oto piękna figurka. Ja wiem, że to światło jest takie zdupska. O, przepraszam. No ale co zrobię? No nic nie zrobię, no. Nagrywamy w warunkach extremely high. Także... nie wiem, czy ktoś kojarzy, czy są tu fani, czy to w ogóle widać. Mu się błyszczy jak... baranie na... No ale widać... Tak po boku widać, mój to, tak po boku widać, także jest dobrze. Bardzo ładnie, 12+, no to ja już mogę. Ale ta ręka... Nie, ta ręka to jest hit. Boże, kocham. Super, będę używał, na pewno będę używał. Dobrze. O, oczywiście mamy... Oczywiście. Mamy jeszcze przypineczkę, proszę bardzo. Czyli standardzik. Mamy już całe pudełko tych przypinek. Żałuję, że już nie studiuję, ani nie mam jakiejś, wiecie, pracy, która wymaga ode mnie noszenia torby. Bo pewnie bym sobie do torby to wszystko przypiął, ale niestety nie mam, więc... Tak bywa. No i co, to już? Jak to tak szybko ten Pixelbox dzisiaj? Mam dużo chyba werwy i zapału. Dobrze. Koszulka, ja wam oczywiście pokażę. Nie, sprawdzę, czy jest L-ka najpierw, czekajcie. XL-ka, sorry. Jest XL. Can you see it? Dobra. Uwaga, jesteście pierwszymi osobami, które zobaczą, ja zobaczę jak zawsze potem. Nie wiem, czy jest fokus. Jest fokus? Jest fokus. O. Death Note, tak. Cudownie. Tylko, że znowu jest czarna i znowu będzie cała... Papusia mego, jak siebie samego. Dobrze, moi drodzy. Powiem wam, że bardzo mnie się ten Pixelbox podoba. Bardzo mnie się podoba. Patrzcie, nawet już mam takie ten. Rękawica, nożyk i fartuch kuchenny. I mogę robić dance.
jest dobrze, także moi drodzy, nie przedłużając, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeżeli ktoś ma ochotę sobie zamówić Pixelboxa, to tam na dole jest link, z którego możecie go zamówić i polecam go serdecznie. No akurat ten styczniowy jest sztos, naprawdę jest sztos. Także co, lowki kiski besowskie, was buziokuję bardzo mocno i bardzo serdecznie. Słyszymy się w kolejnym filmie już niebawem, może w końcu się zabiorę za vloga, byłoby miło i sympatycznie. No natomiast fartuszek, o, no, no i co ty, no. Także trzymajcie się, cześć i do następnego, pa pa!